Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry South Park. Jak prawdy jestem Multikawaj i jak część może pamiętać, a część może nie pamiętać, jesteśmy w kanałach. Jak ktoś nie pamięta, to zapraszam do poprzednich odcinków oczywiście. No bo tak, rozpoczynamy od walki z nietoperzem. Okej. Okej. Proca Dawida. Nie mogę się oprzeć. Nawet dla jednego przeciwnika chyba to zastosował. No okej. Aha. Dobra. Trochę głupio, że właśnie w tych, co... Wiem, że głupio, znaczy trochę głupio, że w tych, co leżą, to może uderzać i... No. Okej. Okay. Znaleźliśmy jednego z pierdolników. Spróbujemy go ogłuszyć. Nawet jeśli to nie jest przeciwko jednemu aż tak. Okej, okay, to mi nawet pasuje. Teraz przeciwko jednemu to będzie dosyć spoko. Próbujemy go dalej ogłuszać. Spowolnimy go. Nice. Czy ja mogę być gdzieś? Dobra, tylko wcale nie chciałem tu wychodzić. Bo jeszcze jeden dzieciak. Tego gówniaka. To jest raz. Dwa, że... Oczywiście, że biorę. To jeden plecak. Tego nie mogę rozbić. Zielonego. Gdzieś w tej części kanałów musi być ten dzieciak. No teraz to już trochę będę w ciemno biegał. Thank you.
Dobra, tak w zasadzie to całkiem będę w ciemno biegał. Słyszałem krzyk. Tutaj tą córkę ten ratowałem. Spokojnie, znajdziemy. Jakoś. Tutaj tego pana gówniaka. Może to w tej części po prostu jest gdzieś ten goleś. No nie, nie wydaje mi się. No nie. Muszę zejść na dół. Tutaj nic nie zrobię. Ojejku. Znajdę, na pewno znajdę. Dwie rzeczy muszę jeszcze znaleźć w tych kanałach. Trzecie dziecko tego gościa. Trzecie dziecko tego gościa i miejsce, gdzie mógłbym zostawić ten pierdolnik, żeby ten szczur przyszedł. Tak niby wszystko sprawdzam, kurde. Okej, jest jakiś nowy rejon. Czy nowy? Jakoś tam muszę dojść. Tędy prawdopodobnie. No nie, to nie to. Muszę pójść tam w głąb. Tutaj? Też nie, tutaj przecież byłem już tyle razy. O, tutaj muszę... Aha, tutaj nie mogę dojść, bo to jest zamknięte. Dobra, pomijam już ten fakt, że wystarczy. Okej, to się na chwilę tylko otwiera. Tutaj drugiego dzieciaka ratowałem.
Coś tam na pewno trzeba zrobić. Ani nic ze strzelania nie ma. Słyszę głos tego wypiertka jakiegoś. Tylko pytanie skąd? Świetnie. Nie wiem, może... Może jemu coś będę mógł kazać zrobić. Kurwa, no... będzie dni... No i słyszę głos... jakiegoś małego karateki. Trzysta razy tędy samo. A potrzebuję potężniejszej magii. Dobra, nie mam pojęcia. Na razie dam sobie spokój, zrobimy coś. Zrobimy coś innego. Co zrobimy? Pójdziemy do szkoły. Ale najpierw bym się udał i oddałbym. To. Dobra, czyli wracamy do Jima. Albo nie. Dobra. Jednak nie, rozmyśliłem się. Zapomniałem, co zeszliśmy do kanałów. Zbiegniemy ten, skończymy story, znaczy próbujemy skończyć ten ciąg questów z Człowieko Niedźwiedzią Świnią. I potem zobaczymy, co będziemy robić dalej. Na razie nie ruszamy jeszcze fabuły głównej. Już i tak zrobiliśmy trochę i pierwszy dzień skończyliśmy. Raptem w kurwa 17 odcinków. Dobra, idziemy.
Nice work. I will let you know of any updates on Manbear Peg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. O, i zdobyliśmy poziom i ukończyliśmy zadanie. Dobra, to jest słabsze. Okej. Aha, jeszcze jest ulepszenie dostępne. Nice. Gotów wejść? Okej. Czyli mogę wejść, a nic nie mogę zrobić. A! W sumie to wiele mogłoby to ułatwić. Dobra, teraz do sklepu z bronią, który jest... tu, na górze i lewo, lewo, lewo. Czyli powinnaś zamknąć ryja. Tędy. Ok, ok. Taco Bell. Tak to wygląda. O właśnie. Roku. Tego chyba nie chciałem. Excuse me. Test, okej. Jimbo's gun. What can I do for you, new kid? All right. Looks like that bat sucked its last fruit. This one's real personal for me and Ned. Well, we lost half our unit to a farm cow when we were stationed in Hanoi. Far as we're concerned, you're a damn hero, kid. We're both proud to know you. I have no words. I can't wait to see what you kill next. Okay. Udało się. Na razie więcej nie zrobię. Pędzimy do szkoły, czyli po prostu w dół. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Teraz to będziemy z pomocą tablicę. Hey, no fighting in here. Alright, welcome to Shitty Walk. Take all the prayers. Only thing we're serving today is a Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Natural. Oh, yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all.
It gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all the kids. Beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Okay, I'll close the vision. Mamy klucz do wieży pokoju. Co tam? A, już też było. Stop, nie tu. Jeszcze raz w prawo. Tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy w wieży pokoju i mamy stud smol. Co kurwa? Nie będzie to proste. Dobra, zobaczmy jak to mniej więcej wygląda. Nie mogę znajomego niestety zmienić. Spróbujemy go ogłuszyć. Nice. O, Kenny wrócił. Pokonany. Pierwsza dawka mongolskich dzieci została wpierdol. Jakoś mnie to usatysfakcjonowało nawet. Dobra. Już żałuję, że zrobiłem tą misję. Praca Dawida. Bo uderzę w dwóch. No i co za niezły ten. Dobra, ja się chcę tego nauczyć. D S. Nice. No dobra, trochę nie ten. Nie wyszło, ale z to łukiem go już powinniśmy. Jeszcze nie. Ale czekam swój kij odpadkowy. Potężna broń. Mam mongolski łuk. Już do mongolskiego skarbu. Nowe zadanie, usuń Alagorę ze znajomych. Chętnie, jak mi ktoś powie.
Jak? Znajomi? Tutaj... Nie wiem, jak ja mam go usunąć. Jak go usunąć? Nie, może on mi tak spamuje to tam... Nie. Widzę. Tutaj widziałem, że... No to walimy w pysk. Nice. Idealnie, a jeśli chodzi o Kanego, to tutaj też nie widzę innej możliwości jak przyzwanie jednorożca. Ale to przeżył. O, Kenny się pali. Kenny się pali. Nie, tym tajem go pierdolne. Może... Tam jest coś takiego, żebym kliknął za każdym razem, kiedy Kenny puści iskrę, ale on kurwa serduszka puszcza. Tam przejść. Smoczy ogon. Okej, okay, mogę teraz wejść wyżej. I co mnie tu czeka? Dorosły mong... Co? Zostawiłem różaniec w domu. Oh fuck. A, to jest po prostu mongolska horda. A więc... Co może być dobre na mongolską hordę? Oczywiście, że jednorożec. Kurwa. A, zabiłem Kenego. Okej. Okay. Spróbujemy ogłuszyć mongolską hordę. Odporna. Krwawie. Obrzydzenie. Jest. Kenny. Zmień kumpla na Watersa. Zdolności... Czekaj, czy to się uda. Oh fuck, pokładło ich. No i tutaj
Stop. Uleczmy sobie naszego Żyda. I jest tylko jedna zdolność, której Butters może użyć. A kurwiej, profesorze Chaos. Wow, wszystkie fajerwerki się odpaliły. Dobra. Spadamy stąd chyba. Nie, walczymy. Dawaj, 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 jest kurwa, co myśleliście? Powiem więcej. To czas na profesora Chaos. Z po was. Żyć. Kamehame zawsze spoko. Czy ja walcząc z Hordą zdobyłem? Nie mam klucza do mongolskiego skarbu. Okej. Także zakończyliśmy sobie misję i no i co, na tym sobie skończymy odcinek dzisiejszy, tak myślę, kurwa, zabawy było co nie miara, co prawda na początku tam trochę pobłądziłem w tych kanałach, ale potem już walka z Mongołami, no po prostu zabawa na najwyższym poziomie. Na kolejny odcinek, jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej, zapraszam w poniedziałek, a już jutro kolejny odcinek z serii This War of Mine i zapierdolę tego Alagore, a na razie żegnam się z wami, cześć.